Drodzy Państwo, 3 spośród 10 sędziów, których kandydatury zostały odrzucone przez prezydenta Andrzeja Dudę, zaskarżyło te decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jak informuje jeden z dzienników, w uzasadnieniu sędziowie podnoszą, że prezydent nie mógł dokonywać oceny i powinien był uwzględnić wniosek o ich powołanie. Zwrócili uwagę, że działania prezydenta mogą przenieść się na inne kwestie, na przykład dotyczące zarządzania wyborów, co według nich może grozić stabilności funkcjonowania państwa i gwarancją demokratyczną. Pani poseł, pani profesor Krystyna Pawłowicz z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości podkreśla, że złożenie przez kandydatów skargi świadczy o tym, że nie znają oni polskiego prawa. Oto komentarz, którego udzieliła nam pani profesor, pani poseł. Ja myślę, że jest to tłumaczenie 3 sędziów, którzy zaskarżyli decyzję odmowną prezydenta o powołanie ich na stanowiska. Świadczy uzasadnienie to, świadczy o nieznajomości, no paradoksalnie, przez tych sędziów polskiej konstytucji. W świetle polskiej konstytucji prezydent państwa dysponuje pewnymi uprawnieniami, ma pewne kompetencje, które musi wykonać, na przykład ten zarzut, że podejmuje również decyzję, a mógłby odmówić na przykład zarządzenie wyborów i tak dalej, są zupełnie w innym miejscu konstytucji ogłoszone i on stosuje się w tamtych różnych innych sprawach do procedur obowiązujących, ściśle uregulowanych i w konstytucji i w ustawach. Natomiast jak chodzi o prawo na przykład prezydenta do zastosowania aktu łaski, o którym niedawno była mowa, co do absolutnie niesprawiedliwie skazanego przez jednego z sędziów, pana byłego szefa CBA, pana Mariusza Kamińskiego, czy o powołanie sędziów na stanowiska, wręczanie nominacji sędziowskich, powoływanie na stanowiska sędziowskie jest zupełnie w innym miejscu konstytucji, która określa własne dyskrecjonalne uprawnienia prezydenta, dyskrecjonalne, to znaczy osobiste, takie, z których on nie musi się tłumaczyć, co więcej, które podlegają również jego osobistej jeszcze przed wręczeniem tych nominacji ocenie. Ta ocena jest tym bardziej, jakby wynika również z obowiązujących ustaw, dlatego że przepisy regulujące ustawowe, regulujące procedurę powoływania sędziów, kandydatów i działalności Krajowej Rady Sądownictwa, w której jestem, mówi, że Krajowa Rada przedstawia tylko wnioski do prezydenta o powołanie właśnie sędziów wskazanych, czyli kandydatów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Czyli prezydent stoi w sytuacji, że musi rozpatrzeć wniosek Krajowej Rady o powołanie kandydata na sędziego. I teraz, gdybyśmy sędziowie chcą niezadowoleni z tego, że prezydent pierwszy, chyba prezydent poza prezydencie Kaczyńskim, który poważnie traktuje swoją funkcję, który nie jest tak jak dawniej prezydent Komorowski czy Kwaśniewski czy Wałęsa, którzy nie szanowali swojej funkcji i powoływali po prostu z automatu, kogo im wskazały te jakby, no nie powiem zblatowane, ale zakolegowane, ściśle powiązane elementy układu PRL-owskiego czy post-PRL-owskiego, różnego rodzaju organy. Oni traktowali to jako oczywiste i razem współdziałali, to było jakby w ich interesie. Natomiast obecnie prezydent Andrzej Duda korzysta w sposób poważny ze swoich kompetencji i ponieważ ma prawo, on rozpatruje wniosek o powołanie kandydata danego, ma prawo przyjrzeć się i to jest, on po prostu poważnie traktuje konstytucję i przygląda się. Tutaj warto powiedzieć, że taki obowiązek przyglądania się kandydatom jeszcze na szczeblu pana prezydenta wynika, czy kancelarii prezydenta, wynika z tego, że procedury obowiązujące mają charakter czysto formalny, czysto techniczny, czysto właśnie formalny, proceduralny. To znaczy wymaga się kandydata, ja jestem w Krajowej Radzie, bada się tylko z punktu widzenia takiego, jaki miał stopnie, ile spraw załatwił, czy od ilu spraw się odwołano, czy ma poparcie środowiska, czy jest zdrowy, czy mandaty płacił jakieś i tak dalej. Czysto formalne, statystyczne okoliczności. Natomiast przez takie sito zawsze mogą przejść osoby, które ze względów moralnych, etycznych, ze względu na to, że wydają skrajnie albo polityczne, albo skrajnie niesprawiedliwe, burzące opinię publiczną wyroki, te elementy w tej procedurze w ogóle nie muszą wyjść, to znaczy nie muszą, nie
nie wychodzą, dlatego że my, posłowie, osoby z zewnątrz będące członkami Krajowej Rady, nie mamy tak głębokiej wiedzy o tym środowisku. Człowiek nie czyta przecież wszystkich pism w całej Polsce, żeby wiedzieć, gdzie jaka organizacja, czy kto poskarżył się na takiego okrutnego czy niesprawiedliwego sędziego. My tej wiedzy nie mamy. Sędziowie wiedzą, ale nigdy o swoim koledze nie powiedzą. Nigdy. To my bardzo często zgłaszaliśmy sytuację, czy przy panu Mileckim, czy przy innych sędziach, czy Tulei, czy Łączkowskim. Zgłaszaliśmy na Krajowej Radzie zastrzeżenia co do nich, ale zawsze to środowisko albo umarzało, albo jakoś wekslowało. Więc żeby sprowadzić tutaj do problemu, o którym ojciec pyta. Właśnie dlatego jest potrzebne sito ze na poziomie Kancelarii Prezydenta, żeby można było ocenić również strony, nie tylko tą formalną, w świetle której kandydat jest no po prostu jak słoneczko i brylant, a okazuje się, że gdyby przyjrzeć się mu jako człowiekowi, jako osobie uczciwej, jako czy sędziemu sprawiedliwemu, okazuje się, że to nie jest człowiek etyczny, że to nie jest człowiek, który ma dobrą opinię, że to jest człowiek, który skrajnie surowy bądź polityczne wyroki albo zachowuje się jak polityk. I prezydent ma prawo i właśnie po to jest, żeby od strony etycznej ocenić daną kandydaturę. I właśnie po to, żeby między innymi, żebyśmy mieli do czynienia z sytuacją, gdzie prezydent jako reprezentant wielu milionów Polaków, który ma prawo reagować na ich oburzenie i oburzenie społeczne wyrażane bardzo często co do niektórych sędziów, żebyśmy mieli sytuację, że etyka, moralność, sprawiedliwość zwycięża i ma przewagę nad poprawną formalnością ustawową, prezentowaną zawsze w sposób będzie stronniczy przez środowisko sędziowskie. Także ci sędziowie, którzy się skarżą dzisiaj, tak jak mówię, nie znają konstytucji, mówią, że nie znają i to znaczy, że właśnie nie wiem, czego oczekuję, że prezydent publicznie, przecież prezydent jest osobą, która nie będzie, tak mi się wydaje i na pewno tak jest, żeby publicznie jeszcze tym osobom wytykać i mówić im jasno, że proszę pana, pan wydał skrajnie polityczny wyrok, albo do innego sędziego, panie sędzie, czy pan uważa, że pan zasłużył na nominację, skoro pan odebrał rodzinie dziecko za to, że pan sędzia, pani sędzia uznała, że muszki w domu są, a czy inny sędzia zasługuje na nominację, jeśli przetrzymywał bez wyroku osobę w areszcie 3 lata bez wyroku, tylko dlatego, że aktualnej władzy politycznej się ta osoba nie podobała. Albo sędzia okrutny, niewrażliwy, który zajmuje się obroną dóbr osobistych, godności człowieka, który uważa, że słowa Palikota o tym, że można prezesa Kaczyńskiego zabić, obedrzeć ze skóry, a skórę wystawić na sprzedaż, pan sędzia uniewinnił i powiedział, nie uniewinnił, tylko odmówił tutaj zaspokojenia roszczeń prezesa, bo powiedział, że Palikot to właśnie taką ma konwencję, w takiej konwencji bajkowej rozmawia. Otóż w odczuciu publicznym to są osoby, które nie zasługują na nominacje, wyższe awanse, a które Krajowa Rada przepuściła i forsowała dalej. I od tego właśnie jest prezydent Andrzej Duda, żeby blokować nadużywanie przez środowisko sędziowskie realizacji ich interesów już naprawdę bez kontaktu z rzeczywistością, z realią i wbrew, tak jakby po prostu to jest, przepraszam za określenie, na plucie w twarz obywatelom, bardzo często krzywdzonym przez sędziów. Więc ci sędziowie nie tylko nie znają konstytucji, ale nie znają również obowiązującego orzecznictwa, ponieważ w przeszłości sprawa podobna trafiła już do sądu. Sąd odmówił i uznał, że prezydent nie musi się tłumaczyć. Co więcej, było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które potwierdziło właśnie taką wykładnię prawa. Więc ci sędziowie idą po prostu, że tak się wyrażę, no, na rympał, na bój polityczny, ponieważ być może chcą z siebie zrobić kolejnych bohaterów sporu politycznego z polskimi nowymi władzami. Bardzo dziękujemy za komentarz. To był głos pani poseł, pani profesor Krystyny Pawłowicz.